Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dziś czas dziękczynienia za plony. To jest właściwy moment, aby powiedzieć dziękuję. Przede wszystkim podziękować za dar chleba, podziękować za ciężką pracę i trud rolniczej pracy, za wyzwania, które przed Wami stoją, ale podziękować też za miłość do ziemi, bo ta miłość do ziemi powoduje, że czy ta praca i żniwo jest opłacalne, czy nie, czy trudy się piętrzą, rolnik każdego dnia wstaje rano i idzie pielęgnować największy dar, pielęgnować swoją ziemię, pielęgnować te uprawy. Dziękuję za tą miłość do ziemi, dziękuję za te wspaniałe wieńce, które dzisiaj możemy tutaj oglądać przy święcie dziękczynienia. Dziękuję za to, że zostały wykonane z taką pieczołowością, że te kłosy, że te ziarna, że te rośliny, które dzisiaj przedstawiają cały rok Państwa pracy, że one znalazły się w tych wieńcach. Dziękuję uprzejmie za pracę każdego dnia. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być dzisiaj w Czarnocinie, w centrum Poniżdża tak naprawdę, regionu, w którym się urodziłem, wychowałem, ponieważ pochodzę z małej miejscowości, z Oblekonia pomiędzy Korczynem a Pacanowem. I tam też dziadek, przekazując mi tą wiedzę i miłość do ziemi, spowodował, że kiedyś wrócę na tą gospodarkę. Dziś los pchnął mnie w inne kierunki, postawił przede mną inną misję, ale ta praca i powrót do rolnictwa, on zawsze gdzieś tam głęboko w człowieku pozostaje. Jest mi bardzo miło, że mogłem przez te 2 lata, pełniąc funkcję ministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy, doprowadzić do tego, że sporo środków trafiło tutaj, na nasze Poniżdże, do samorządu, a sprawowałem funkcję ministra, który odpowiadał właśnie za relacje z samorządem, z wójtami, burmistrzami, starostami. Ponad 19 milionów, jeśli dobrze pamiętam, to środki, które trafiły tutaj do gminy, do Czarnocina. Może nie wszystkie jeszcze zostały wydatkowane, ale te procesy inwestycyjne będą rozpoczynane. Te pieniądze są i zostają tutaj dla Państwa. Zostaną w postaci inwestycji, w postaci różnego rodzaju przedsięwzięć, które będą służyć lokalnej społeczności, Państwu, ale i również, mam nadzieję, rolnikom i przyszłym pokoleniom, ponieważ jest to bardzo ważne. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za gościnę, za pracę, za chleb, za to, że Państwo tutaj są, a ze swojej strony deklaruję oczywiście wsparcie cały czas, już nie jako ministra, ale jako posła tutaj Ziemi Świętokrzyskiej, posła z Poniżdża. Będę pomagał, będę wspierał, będę częściej odwiedzał i mam nadzieję, że jeszcze tu przed gminą wielkie wyzwania i wielkie inwestycje, bo nie ukrywam, że te nasze małe gminy, tu szczególnie w Poniżdżu, one były przez wiele lat tak zapomniane, zostawione same sobie. A przecież tu też mieszkają ludzie i też mają swoje potrzeby, oczekiwania i potrzebne jest to nam wszystkim. Inwestycje, które będą rozwijać nasze Poniżdże. Nie tylko rolniczo, ale również jako region uzdrowiskowy, turystyczny, wypoczynkowy. To wszystko można tutaj scalić, przedstawić piękną ofertę i rozwijać ten region tak, żeby wszyscy mogli z tego pięknie, ładnie korzystać. Cena płodów rolnych w stosunku do drożyzny środków do produkcji rolnej jest bardzo dla rolników niekorzystna. I zawsze mówiliśmy o trudnej sytuacji, jaka panuje na wsi, ale w tym roku jest to w szczególny sposób. Dużo szybciej drożeją środki do produkcji rolnej niż płody rolne. Niektóre płody rolne są na poziomie roku ubiegłego, poprzednich lat, a niektóre niestety tylko niewiele zdrożały. Więc to są te elementy, o których chcemy powiedzieć. To nie sprzyja dobremu nastrojowi, jaki panuje na wsi. I chcę powiedzieć, że sytuacja ekonomiczna wsi dzisiaj oparta jest na emeryturach, na rentach i wszelkiego rodzaju świadczeniach społecznych. A przecież wieś i rolnicy chcą za swoje płody osiągać takie dochody, które nie tylko gwarantowałyby utrzymanie rodziny, ale które by powodowały rozwój tych gospodarstw. I drugim elementem, i tu zwracam się do pana ministra, jednocześnie posła, aby na ten element w perspektywie dnia dzisiejszego, a szczególnie w przyszłości, zwrócić uwagę.
To jest wszechogarniająca nas susza. My dzisiaj tworzymy różne programy przyszłościowe związane z rozwojem gmin, powiatów i województw. Ale my musimy dzisiaj mieć pomysł na to, że ta susza będzie się potęgować i musimy mieć program nawadniania i wykorzystywania wszelkiego rodzaju lokalnej retencji. Te wody lokalne, ścieki niekoniecznie muszą płynąć do Bałtyku. Te wody można wykorzystywać kanałami do nawodnienia. Budowaliśmy melioracje, które powodowały nam odwodnienie danych miejscowości i terenów. Dzisiaj musimy budować kanały, które będą nawadniać nam pola. W tym tempie zmian klimatycznych, które następują, będzie bardzo trudno prowadzić wydajne rolnictwo, wydajne plony i osiągać dochody, które będą gwarantowały nam tutaj na wsi godziwe życie. W imieniu własnym, w imieniu obecnego tu przewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Bajanowicza, pani radnej powiatu Beaty Puły, pragnę wszystkim serdecznie podziękować za trud tegorocznej pracy na wsi. Pozdrowić was wszystkich, że trud rolniczy to jest jądro rozwoju naszego kraju. My wszyscy wiemy o tym, że ten chleb, który te środki zewnętrzne, które panują na świecie, powodują, że tak naprawdę w tej produkcji rolnej możemy liczyć tylko na siebie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.